Hejho, witajcie w Cyfry 5, czeka Zolusi i wielki powrót do tej partii. Mam zamiar ją dokończyć w tym podejściu numer 2. Pytanie tylko, jak to zrobić. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, test jądrowy się nazywał, no to tam było widać jak na dłoni, że wojna pomiędzy dwoma imperiami, zoluskim i azteckim, no to jest jedna wielka masakra. Rozpierducha, jakiej świat nie widział, ten świat. Także nie skończyłoby się to dobrze. Tak to przemyślałem. Wojna między nami dwoma, Montezumą a Chacą, jest być może nieunikniona, ale w innym momencie i na innych warunkach. I już mówię, o co chodzi. Zaczniemy jednak od tego, że zagadamy do niego tutaj, bo on, szanowni państwo, godzi się na wojnę właśnie z Montezumą. Zapłacimy mu to. Jak mało mamy, to oni też mało wołają. I to jest dobre. Niech się biją. Co prawda widzimy, że oni tutaj takim pasmem górskim graniczą. Także nie wiem, co z tego wyniknie. Ojejku, ale będziemy próbować. Czy ja mam otwarte? Mamy. Nie, to niech on tutaj sobie łazi. Teraz mogę sojusz wziąć. Dobra. Jak się biją, to okej. On też z Mongolią wojuje. Ale to już większego znaczenia nie ma, bo Mongolia w zasadzie przestała się liczyć. My idziemy właśnie po program Apollo. A tutaj idziemy po ten silnik SK, no i potem oczywiście po komory. Jestem w tyle, jeśli chodzi o naukę. Względem Montezumy oczywiście, choć względem kogoś innego też, bo jestem trzeci. To jest 8 punktów procentowych, no to pi razy drzwi te 7-8 technologii. Ale to wcale nie oznacza, że on to może wygrać. No i teraz właśnie, o co mi chodzi. Mianowicie, do wojny mogę wrócić w momencie, jak będę widział... Tylko pytanie, co to jest? Wolę to rozwiązanie z CIF 5 i CIF 4, CIF 6 i CIF 4, że tam jest jeszcze, wystartuje ten kosmolot i jest jeszcze czas, żeby zareagować. Tutaj od razu jeb trzepi pozamiatane, to jest troszeczkę smutne. Natomiast być może potem właśnie zdzielę tutaj tymi atomówkami. Jak będę widział, że się święci, no już porażka. Choć nie wiem, czy będę widział, aczkolwiek tutaj jeden szpieg z Asyrii już niczego nie ukradnie, możemy go wysłać, a tu za dwie tury też będziemy mogli ich przestawić. Także ruszymy go na przykład do Tenochtitlan. Mam nadzieję, że na przykład też nie zaatakuje mnie Monte samodzielnie. Bo to by też mogło być problematyczne, szczególnie jakby pierwszy na mnie atomówki odpalił. To by fajne nie było. Tenochtitlan. Jemu byśmy jeszcze teoretycznie coś mogli ukraść, ale wątpię, żeby to zadziałało. Ale spróbujmy. I będziemy robili sobie podgląd na te jego miasta i będziemy obserwowali, jak to wygląda. Jeszcze tu trzeba wysłać szpiega i tu trzeba wysłać szpiega. Tu też by się przydało. Do tych największych miast. I tak będziemy kombinować. Ja tu jeszcze będę robił laboratorium. O, tu robię. Wielki naukowiec też niebawem będzie. Także, no nie jestem na straconej pozycji. Tutaj też ustrój kolejny. To się jeszcze może udać. Ale aczkolwiek, no najprawdopodobniej drugą porażką z Aztekiem się to zakończy. No chyba, że jednak uda mi się ten manewr, żeby w dobrym momencie zaatakować. Spuścić na niego atomówki. Może wtedy już tutaj na przykład nic nie będzie grasowało złego, które mnie tutaj zdzieliło w poprzednim odcinku i straszną krzywdę mi zrobiło. Udało się tak wymanewrować Montezumę, że no nie podbił całej Japonii i całej Asyrii. Aczkolwiek ciekawe, co z tym Kyoto, czy wytrzyma. Ta granica taka długa się robi. Ale tak jak było widać w poprzednim odcinku, wypowiedzenie wojny Montezumie w tym momencie, no kończy się masakrą, rozpierduchą. I to niestety na moim terytorium także. Ja mu dużo tutaj biję, no bo mam tutaj atomówki. Mam tutaj atomówkę. Jeszcze jedna się robi. Będzie czymś dzielić, ale to wszystko może być mało. Monte też takowe ma, w tym problem. Szanowni państwo. Ale popróbujemy. Także teraz jeszcze trochę poklikamy, zobaczymy, jak to będzie się układało. A jeśli chodzi o dokończenie tej serii, no to ona też się oczywiście
wydarzy w najbliższym czasie, być może. Nie, no tak, no już obiecuję. No już siądę teraz, to będę grał. Brakuje mi złota, brakuje mi też aluminium, które do zwycięstwa jest potrzebne, ale będziemy robili te puszki. Oto, centra recyklingu, puszki. No tutaj też nauka przybyła. I o to chodzi. Wielki artysta za moment będzie. Dobra, to ogarniemy. Kolejne pole, karawanka. O Jezu, nie pamiętam, gdzie to łaziło. Kiedy ja grałem? O Jezu, ale teraz mam zagwozdkę. Przegląd szlaków handlowych. Gdzie to mogło chodzić? Ulundi do Upendi pewnie. Pewnie do Upendi. Tak, obstawiam, że do Upendi. O, jest nawet, dobrze. No, bo nie było tego widać wcześniej. Dobra, to tutaj może być ludek. No i cztery, o, dwie tury, ale żem zarobił. Dobra, jakiego ja tego bombera potrzebuję? Bo tu jest atomówka. No przydałoby się... No raczej nie miasta, raczej żeby zabijać jednostki. Także idźmy w jednostki, idźmy w bombardowanie i oczywiście naprawa w powietrzu. I dajmy gościa, tego dajmy tu, a drugiego chyba zostawimy tutaj, w Ulundi, to się może przydać. Tu będzie ludek, tylko że tutaj właśnie za dwie tury, za trzy tury będzie ludek. Ja bym chciał tutaj zrobić te latarnie, a potem jeszcze szybko zrobić kuter. Po 9 tur, no mam niezłą produkcję tutaj, także w tym nadzieja też jest jakaś. Drobna, bo drobna, ale jest i tutaj właśnie na tych rybkach dałbym ludka. I tę ropę sobie też trzeba ogarnąć. A, to czekajcie, ja potrzebuję dwóch takich kutrów. O. No i będzie fajnie. Także próbowałem tutaj na różne sposoby. W innym podejściu też zdobyłem to Tokio, Kyoto i to w ogóle te miasta tutaj, ale to też nic nie dało. Cytując klasyka w postaci Pudziana. Nic by to nie dało, nie dałoby nic. Tak to niestety wyglądało, szanowni państwo. O Boże. Sojusz obronny. No podpisaliśmy przed momentem te głupie bugi. Bugi-wugi. Także poklikamy teraz troszeczkę. Poopowiadam. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Odpalimy sobie złotą. Artysta to erę daje, tak? Autentycznie dawno, bardzo dawno nie grałem. A inna seria, nowa seria z Civ 5 też będzie oczywiście. Wrócimy do tej gierki, bo ona jest po prostu najlepszą Civką ze wszystkich. Moją ulubioną. Tylko że po prostu gorzej się ogląda niż Civ 6 chociażby. A w Civ 6 się dzieje, bo mamy lider pasa, mamy nowe rzeczy. Mam jednostki swoje ustawione, także on teraz tędy może przechodzić. Nie mam z tym problemu, bo mi nie będzie tutaj bruździł jakoś strasznie. No tylko żeby Monte mnie nie zaatakował. Na tym mi zależy, także też obserwujmy, jak to wygląda. Ja mam atomówki na froncie, jak mnie tutaj ładnie zdzieli, poczęstuję te miasta swoimi atomówkami albo pociskami atomowymi, bo on takowe ma. Takowe właśnie widziałem. No to się może skończyć, no tak jak już mówiłem na wstępie i potem powtórzyłem. Masakrą, rozpierduchą, atomową zagładą. Opadem radioaktywnym, kolorowym wszędzie. Wykształceni ludzie świata. Po technologiach, patrzcie, 70, ale ładnie weszło, 74 ma. Widzicie, te 100% to nie jest te 100 technologii, no bo tylu nie ma. Tylko tak trzeba pirazż wyliczyć. I teraz widzimy, że ma przewagę 7 technologii nade mną. 7 technologii w tym momencie, oj, to trochę słabo. Ale mam nadzieję, że wojna z Haraldem go spowolni. Mogłaby, kurczę, to jest ważne, żeby tak się właśnie wydarzyło. W ogóle pokażę też moje miasta, jak to w tym momencie wygląda. Trzymam to złoto na razie, bo widzimy, mam tylko 7 na plusie. Niestety. To problem. Niemały. Naukowca wypalimy pewnie na punkty nauki. Może będzie z tego technologia, to jedną bym odrobił. Tu tego złota mamy. Dość sporo. No, ale też trzeba będzie to ogarnąć. Zamek się zrobi i może też pójdziemy w złoto albo w naukę. No właśnie, mam jeszcze możliwości w tym rzeczy, dlatego jest nadzieja. Racjonalizm można skończyć i naukowców kupować za wiarę.
Trochę tej wiary mamy. Co ja tutaj mogę nim zrobić? O, tu by się może przydało przyjść. No, te tory drogie, w tym właśnie problem, dlatego mam tylko w obrębie tutaj i do Aten pociągnięte, nawet nie, do Sparty. Tu już nie robię takich rzeczy. Dobra, ja go tutaj wyślę, niech on mi to ogarnie. Bo tu się Ludek urodzi za jedną turę i gdzieś go trzeba dać, a tu mogę. Oj, to nie ma sensu chyba tam, ale jak już go wysłałem, to już niech on tam idzie. Dobra, spoko. No i mamy kolejną ropę. Ropy nie brakuje na tej mapie akurat. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tam damy kolejnego ludka. No to już wszystko ogarnąłem. Tutaj jeszcze mam jednego robotnika. Dobra, mogę sobie te tartaki tutaj zrobić z braku laku. Ten chłopek ogarnął farmę właśnie, żeby to się rozwijało. Za 3 tury będzie. Gierka mi w to poszła. No w sumie słusznie poszła, ale za 2 tury będzie ludek i może wtedy pójdziemy tu. Chociaż dobrze byłoby wziąć tu. No dobra, czyli tutaj wszystko zrobiłem. Tu już niczego nie potrzebuję. Nie, to jest droga popsuta. Ale to może dobrze. Na razie jakbym planował atak, to wtedy. Nie, droga też splądrowana. No dobra, niech te drogi będą splądrowane. Nie mam nic przeciwko. Tu nie, tu nie, tu bym... Dobra, idę zrobić tędy. Punkt handlowy, o. I co chciałem zrobić tu? Nie no, myślę, żeby to upędy rozwijać. Zobaczmy moje miasta. Gospodarczy przegląd. Olundi. Myślałem, że upędy będzie drugie, ale będzie drugie upędy. Ateny są niezłe. Ale nie, inwestujemy w upędy. Tylko tak. Za 3 tury ludek, damy go tu. Tu mamy te... Tu nie mamy żadnej gildii? Nie no, jest gildia, co ja ślepy jestem. Potem tu. Myślę, czy żywność, czy produkcja. To będziemy za 7. Akurat się skończy, no i będziemy mogli zrobić. Idealnie. Za 3 tury. Kiedy będzie kolejny? O, może dałbym... Tu nie, dobra, nie, idźmy już w produkcję. Jak już ten będzie, to tutaj damy i chyba będzie koniec. Finito tych... Tych nowych ludzików. W tym mieście. Czyli plan się zarysował. Teraz trochę poklikamy. Te jak się tutaj będą bili, ciekawe. Chinggis Khan i Harald zawierają pokój. I dobrze, niech skupi siły na Montezumie. O, słuchajcie, jest, na to liczyłem właśnie. Na to liczyłem, tak, i to jest to, o czym mówiłem, pociski atomowe, on ma te lepsze atomówki. Tylko żeby je wykorzystał. O to chodzi. A potem przegłosujemy, żeby nie robić nowych i mogę gościa bić wtedy. No wal tu, będziemy, czekajcie, obserwujemy. Kopenhaga 39-24, potem będę widział, nawet jak nie będę widział. Jak będą się strzelać. To jest dobre. Czy te moje przewroty się tam zrobiły już, bo bym zabrał tych szpiegów. Tylko że ja za chwilę będę też chyba musiał jeszcze, kurczę, Haralda obserwować, bo jeszcze on to może zrobić, wygrać, no bo on tutaj też ma takowe rzeczy. O jejku, jejku. Także będę tutaj siedział jak na szpilkach. O jest, dobra. Aha, roda mi sprzyja, tylko ja przewrotów nie muszę robić, bo to wszystko jest moje. O, jak widzimy, Kyzyl, Katmandu, Wilno. Kyzyl, Katmandu, Wilno, czyli kulturowe jest moje, religijne jest moje i kupieckie jest moje. Mhm, Kyzyl, Wilno, dobra. To jest moje, to przewrotów tutaj już nie ma i ja teraz mogę ich zabrać. No tutaj technologii raczej nie ukradnę, jak widać. Raczej nie ma takich opcji. Ale... To jest, widzimy, że ten potencjał jest mierny. To oznacza, że ja tam nic nie zrobię.
Najprawdopodobniej. To o to chodziło. O te i o te. Nie, czekajcie, sprawdźmy jeszcze, bo te nazwy są takie, kurde, że to... Tak, Texcoco i Teot. Teot i Tex. Dobra, tak zróbmy, tam wyślijmy. W sumie... czekajcie, które ważniejsze? To większe, to do tekst tego lepszego. Jak obstawiacie, szanowni państwo? Dam ja tu radę? Czy nie dam ja tu radę? Czy mój plan zadziała, czy nie zadziała? No i we wszystkich miastach Azteka mam moich szpiegów. Zobaczymy, będziemy obserwować. Zawierają pokój. Coś ja tutaj jeszcze chciałem sprawdzić. A, wiem. Zaraz tam wejdziemy. Dobra, bombowców już nie robię. Ja bym tutaj chciał... Albo złota potrzebuję. Albo nauki. Mogę iść w naukę, chociaż tu by się też ten szpital przydał. Jezu. No tak, szpital. Żeby to się rozwijało. Ojejku, jejku, jednostki muszę przezbroić, ale idźmy w naukę, kurczę. Ryzykujmy. Zróbmy tartak. Tego pierwszego dajmy tu. Za 6 turek będzie. No, tu się nawet szybciej zrobił, no to ładnie, ładnie przyspieszyło. Szlaki handlowe fajnie działają, zerknijmy jeszcze. Postępy zwycięstwa oczywiście, zobaczmy. Szczegóły. No i Harald, no to jeszcze nie leci nic. Ten tutaj na razie te tanie rzeczy zrobił. No nie wiem. Jestem ciekaw. A, zrobił swój wianuszek. Liczymy oczywiście na to... Dobra. O, klęska japońskiego przewrotu w Kathmandu. Liczymy oczywiście na to, że... Że zajmą się sobą. Ci dwaj najlepsi technologicznie, że ich będzie bolało, że atomówki będą tutaj latały, albo że zajmie takie miasto z tymi atomówkami. Kurde, jakie to by było dobre. No niestety nie latają. A teraz jest tura Azteka. Także pora by latały właśnie. Ja bym też chciał zobaczyć na przykład uszczuplone Tenochtitlan. I takie kolorowe. To by było to. No fajerwerki odpalajcie, Montezuma kabinę SK kończy, kurczę, nie, to się chyba nie uda. Nie wiem, będę może musiał cofnąć jeszcze save'a, jeszcze wcześniej. A może po prostu ta gra jest nie do wygrania, chyba że trzeba by ją całkowicie od początku zagrać. I zupełnie inaczej iść. Ale to takie całkowicie grać od nowa, 300 tur, 350, coś takiego. Na tej samej mapie, którą się zna, no to łatwiej, ale mnie się nie chce. Ja nie lubię grać na tych samych mapach, to mnie po prostu nudzi. No i rozpocznijmy sobie tę złotą erę, bo tu więcej wszystkiego będzie. Na tym nam zależy. To będzie fajne pole, już jest. Za 3 turki będzie ludek. Naukowiec, no za 10 tak gdzieś. Dajmy ten zamek, żeby trochę odstraszyć. Te schrony sobie też tu porobię. Mamy teraz 69. Ja tu muszę trochę jednostek przezbroić. No proszę bardzo, stoją se takie. 110. A tu jeszcze w ogóle mam impi. Nie, no na razie nie przezbrajam. Muszę to jeszcze obadać dokładnie, przemyśleć, popatrzeć. No ciekawie. Tylko tu atomówki niech latają. Czekajcie, były dwie, ale... A, bombowiec, kurde. To nie strzelił, chyba zabrał. Ten nie przejął. Była dobra okazja. Albo może ja nie widzę tego. Nie no, powinienem widzieć.
No tutaj też niech jakieś atomówki, kurde, się latają. No, wreszcie jakaś walka, tylko że durnowata strasznie do potęgi entej. 10 ropy. Pohandlować też można. Ale czy ma to sens jakikolwiek? Czy to wszystko w tej grze, w tej partii ma jeszcze jakikolwiek sens? Ja go zdzielę. No kurde, już ma 4 elementy. Jak będzie robił ostatni. Ale on to chyba zdąży wcześniej. No tylko, że mi odda, no. Ja tutaj nie sięgnę. Musiałbym okręt atomowy podwodny albo krążownik rakietowy zrobić. A do tego jeszcze kawałek drogi. Ja aluminium w ogóle sprzedaję. Ja tu będę musiał, szanowni państwo, kupić chyba jedną sztukę aluminium. Coś tak mi się wydaje. Na, uczenie rezydenci, uchylenie. To mi jest potrzebne. Czekajcie, czy ja mam kadzidło? Nie pamiętam. Teraz tu nie będzie widać nawet. A nie, kadzidło to było tutaj, pamiętam już. Dobra. Być może mam jedno, a być może nie. W każdym razie zobaczmy, kto się będzie gniewał. A, uchylenie to. Obojętne, nie głosuję w tym. Tu głosuję wszystkim na nie. Nie chcemy tego uchylać. Ten się wkurzy oczywiście, ale... Mamy to gdzieś. Dysponuj delegatami. No i mam nadzieję, że nie zrobi kolejnego elementu w tym momencie. Muszę zerknąć, kiedy on wygrał tę poprzednią partię. Ale w 311 turze? Coś takiego. To w 310 go zdzielę? Coś takiego. Tylko, że ja zdzielę, no tutaj zdzielę, kurde, tam, tu nie sięgnę. Jakbym tu sięgnął, to bym był spokojniejszy. Zaraz zajrzymy tym szpiegiem, co on tam robi. No, Hanio, Harald teraz, dobra. Mam tu też całkiem niezłą produkcję w tych moich miastach. Patenach w Upendi. Tutaj też zrobię jakiś dopalacz, ale potrzebuję tego aluminium do jasnej, ciasnej anieli. No będę handlował, spróbuję, no mam nadzieję, że się uda. Do centra. No nie są takie tanie, 500 młotków to nie mało. Ale może. Nie wiem, kurde, czy będę do 3 razy sztuka, w sensie próbował. Odrzucone, dobrze. I uchylenie przyjęte, dobrze. No i ja to wiadomo, co wezmę. Spróbuję. O, tutaj chociaż... O, nierozprzestrzenianie, bo to jest ważne. Tylko musi to przejść. Jak to przejdzie, to już go na pewno zaatakuje. I to wcześniej niż później. A, możesz iść tutaj. Wcześniej niż później. Granice dla Montezumy. Ja, a on by jak poprosił, to ja bym też go wpuścił, żeby oni się bili. Co tu wróciło? Myśliwce teraz, ja pierdziulę. Ale jakby to i tak przejął, to zawsze coś. Harald, weź, że kurde, chopie, tutaj wal, tutaj lepiej. Lepiej, lepiej. Do szpiega, szpiega. Mieliśmy zajrzeć. O, podgląd. Lotniskowiec robi. Okej. Okay. Elektrownia atomowa. Dobrze, mniej atomu będzie miał. I pocisk atomowy. Kurde. Nie wiem, kurczę, nie wiem, czy tutaj jakiekolwiek są szanse. Problem jest taki, jaki też już opisywałem. Dobra pozycja startowa. Aztek generalnie jest dobry. Cipka, Aztekowie jest dobra. Jedna z lepszych, jedna z moich ulubionych. Dobre, startowe właśnie miał tereny. I sobie poradził. Podbił, kurde, ten Songaj tutaj. Potem jeszcze dwóch Ratyli. No właśnie, chyba żebym ja zagrał inaczej i Hunów szybciej ja podbił. Też chyba o tym już mówiłem. A, do upadku się przyczyniła. Tak, tylko zaraz mnie zaatakuje. To ewentualnie się wrócić tak dużo, dużo wcześniej.
i zaatakować tego Huna, ale ja zaatakowałem Greka, który też był upierdliwy, dobre miasta podbiłem. No Huna też dwa miasta zdobyłem. No nie no, trzeba by zupełnie od nowa grać i zupełnie inaczej spróbować. Może to zostawię teraz, jak to przegram znowu, zostawię i save'y mam. Wrócę do tego za jakiś czas może. Bo są takie partie, które raczej ciężko będzie wygrać. Pamiętam Mongolię. Tam surowce strategiczne okazały się gwoździem do trumny, bo to było też... Tam ogólnie fajna gra, fajna partia. Natomiast no właśnie, ze względu na surowce tamtego się chyba nie dało zrobić. Choć drugi raz nie próbowałem, bo tak mi się od razu wydawało. Dobra, mogę ich rozwalić już. Nie będę za nich płacił. Mamy 73, 78. I teraz pytanie, czy tutaj... Czy tu będzie coś fajnego? O, właśnie. Idziemy w te fabryki. Zobaczmy, mamy... 945. 1056. No jeszcze gonimy, no, szanowni państwo. Jeszcze próbujemy, nie poddajemy się. Ale czy to się uda? Za to też bym już nie chciał płacić. Przystań. To już nie. To już sobie darujemy. No tu by można wziąć, żeby mnie tak nie rypnął, jak nie rypnie. Albo grzać w badania. Ale nie, tu za chwilę i tak będę centrum recyklingu robił. Akurat jedną turę. No dobra, zróbmy tego bombowca. I potem centra recyklingu, żeby mieć aluminium. I będziemy, szanowni państwo... O, następny dołączył do wyścigu. Budować te elementy kosmolotu. Jezu, bo ja się z nim tak umawiałem, pamiętam, bo chciałem go razem zaatakować. A to wcześniej inny save był. Save, który polegał na tym, żeby go zaatakować. Wspólnie z tym. Ale teraz tutaj się ścigamy. No chociaż jesteśmy z tyłu, trzeci, ale nawet z trzeciego miejsca można w tej grze wygrać. Także kto wie, tylko niech się biją. Niech się krwawo biją. A oni kurde udają. Boty między sobą w cify. No bij go tymi atomówkami. Między sobą się jakoś tak dziwnie tłuką. Szczególnie właśnie w tym późnym etapie gry. Na początku jeszcze okej, a potem takie dziwne rzeczy się dzieją. Stoją kurde. Jeden na drugiego patrzy. Choć ma to sens jakiś też. Chociaż nie ma. To jest największy problem CIF 5, o którym też wielokrotnie mówiłem. Boty nie grają o zwycięstwo pomiędzy sobą, nie rywalizują ze sobą. Boty grają tak, żeby gracz ludzki przegrał. Nie grają o zwycięstwo sami dla siebie. Bo w tej sytuacji widzimy, że Aztek Montezuma wygrywa grę, czyli co powinien robić Harald? No, tak jak ja, kombinować w taki sposób, jak tego Haralda spowolnić. Czyli jak ma zasięg atomowy, żeby mu tam zdzielić w łepetynę, to powinien to zrobić. Jak ma jakieś okręty atomowe i może tu podpłynąć i palnąć, to powinien to zrobić. Bo ja tak będę próbował robić. No ale niestety tak to nie działa. Boty kurde, no nie lubią chyba człowieka. Dobra, damy tu. Tutaj też weźmiemy tego. Rachu ciachu. Robimy te centra recyklingu oczywiście. Bo to aluminium daje. Dwie sztuki. Tak. Jednostki to sobie tam będę przezbrajał. A widzicie, tu są dziady. Jakieś. Ale to japońskie. A gdzie przeciwnika mojego szanownego? To jest dobre pytanie. Gdzie żeś pływał? Ty kurde. A wiem, do miasta państwa któregoś pływał. A tutaj, złoto mi dawał. O Jezu, ja tego złota chyba potrzebuję.
Teraz wyślę tutaj produkcję, bo tutaj nawet ludzików nowych nie potrzebuję. Jak widać. Mamy 52. Tylko że bez złotej ery będę miał chyba złoto na minusie i będę musiał kombinować. No kurczę pieczone. O Jezu, 7 turaż. Trochę dużo. I tutaj aż 8. Bo tu potrzebujemy tego jeszcze i tego jeszcze, komora statyczna. No kurde. Nie, chyba nie ma szans. No chyba, żeby się bili. Ale chyba nie ma. Przezbroić coś? Jakie ja mam jednostki ogólnie? Przegląd militarny. No trochę mam się czym bić. O, bazuki, właśnie. Jeszcze te kusze też mam, ja pierdziule. I strzelców tam na północy. Tu mam te najlepsze jednostki, bo je przerobiłem. To bym dał do tych bazuk. Bo taki był plan. Która jednostka najlepsza? Ta dobra. Te dwie dobre. O, same dobre. No to by też wypadało przerobić. Jakby mnie tu bili. To na razie niech tu wisi. To potrzebujemy, kurde, nie tylko złota, ale potem aluminium i w tym problem. Tu 200. Skupiłem się na tych na froncie, a te tak se trzymam. Zapafluniłem. Dobra, jeszcze mogę to, bo to też niezłe było. I coś tu się podziało? Zakończył się układ. O, to ja jeszcze sobie w przerwie pohandluję, a w tym momencie kończymy. Tak króciutko chciałem tylko powiedzieć, jaki jest plan. Ja tu sobie będę klikał. Ja tu będę podglądał, obserwował. O, dobrze, zużywaj aluminium. Teraz wszędzie mam podgląd na tego miasta. No nie robi na razie, widać, chyba. Chociaż nie na wszystkie miasta mam podgląd, no niestety. Wszystkich się nie da, jeszcze tu może też robić. No ale no nie ma dramatu, się wydaje. Przegląd, nie, dyplomacji to nie. Tylko ten się z tym bije. Czekajcie, Aztek tylko z tym. No dobra, no to skupcie się na sobie, napierdzielajcie się tak, żeby normalnie aż iskrzyło. Demografia, 93,8. Patrzcie, jeszcze tutaj grzeje szybciej, skubany. O, jejku. Jeszcze postęp zwycięstwa na sam finał. O, jak będzie miał to... Nie, to albo to. No to atakuje. Bo to są te dwie technologie. To i to. Pytanie, którędy poszedł. Zobaczmy, czy on ma BWP jeszcze szybciutko. Ma BWP. To spodziewam się, że teraz zrobi raczej to, a potem to. To jak będzie miał to, to też obserwujmy, jakie ma jednostki, bo to też po tym można poznać. Jak będzie miał nowoczesne czołgi, a jeszcze nie ma, to go wtedy będę atakował. No i wtedy będę też nagrywał, jak już będę atakował, bo o tym nie mówiłem. Ale będę. Nazbieram trochę złota, może się przezbroję i zaatakuję atomówkami. Jakby jeszcze przeszło to tutaj, to nie rozprzestrzenianie. A on by zużył. O, to by było najlepsze, najlepsiejsze. Dobra, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.